Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 23 odcinka podcastu o triatlonie. Nadem. Siemano, siemano. Dzisiaj kolejny wspaniały gość. Dzisiaj gościem podcastu będzie Sebastian Karaś, czyli mieliśmy ultrakolarzy, mieliśmy ultrabiegaczy, to czas na ultrapływaka. No bo jak inaczej w sumie nazwać kogoś, kto pływa 100 km tygodniowo na treningach? No ja chyba nie miałem tygodnia, żebym przebiegł 100 km, nawet szykując się gdzieś do maratonu, gdzieś tam w okolicach 80 paru kilometrów. Tygodniowa objętość była, także przepłynąć 100 km tygodniowo, coś kosmicznego. Jak też nazwać osobę, która na starcie, jeśli można to tak nazwać, czy na jakimś wyzwaniu swoim, przepływa 40, 50 albo 50 i więcej kilometrów. Jak też nazwać osobę, która jako cel na najbliższy rok wyznaczyła sobie przepłynąć Bałtyk, wpław 100 km przez Bałtyk. No generalnie lekki odjazd, że tak powiem. Sebastian ma 25 lat, więc w sumie ma trochę jeszcze lat, żeby pokazać, na co go stać. A o czym rozmawiamy z Sebastianem? Jakiś czas temu, dokładnie na początku listopada 2016 roku, uczestniczyłem w kursie Sebastiana, w kursie ekonomicznego Kraula. Nauka, jaką stamtąd wyniosłem, bardzo mi się przyda, aczkolwiek jeszcze teraz się nie przydaje, ponieważ muszę najpierw poradzić sobie z moim totalnym brakiem gibkości, o czym już wiedziałem od dawna, ale jakby ćwiczenia i to, co pokazał Sebastian podczas tego kursu, bardziej mi to uświadomiły i jakby teraz jeszcze bardziej wiem, że mogę pływać i pływać w wodzie, co prawdopodobnie nie przełoży się na żadne lub prawie żadne rezultaty, więc jakby najpierw gibkość, oczywiście w wodzie i tak trzeba spędzić trochę czasu, żeby jakby nie zapomnieć tego pływania, ale no trzeba bardzo mocno postawić na poprawę gibkości, także często ostatnio goszczę u Maćka, który był w poprzednim odcinku podcastu, czyli pracujemy nad właśnie zakresem ruchu ramion. No i wtedy myślę, że te ćwiczenia wszystkie, które Sebastian pokazywał mi, jak i innym uczestnikom kursu, wtedy one dopiero pokażą swoją moc i dzięki temu wszystkiemu, plus oczywiście dobrze ułożonemu treningowi, wreszcie zacznę pływać nieco szybciej na zawodach. Do tego długa droga, no o tym też rozmawiamy w podcaście, o tym, jak wygląda rozwój pływacki zawodnika. Poruszamy bardzo, bardzo, bardzo wiele tematów. Trochę podpytywałem Sebastiana, bo sam byłem bardzo ciekaw o jego historię, o jego wyzwania życiowe, że tak powiem, związane z pływaniem. Także usłyszysz w tym podcaście opowieści, jak to się płynęło przez kanał La Manche, jak się płynęło przez Bałtyk, ponieważ pierwsza próba 100 km przez Bałtyk już się odbyła i niestety zakończyła się niepowodzeniem. No usłyszysz wiele historii z życia Sebastiana. To będzie jakby w pierwszej części podcastu. W drugiej części już się skupiłem na pytaniach odnośnie samego pływania, treningu, techniki. Pojawiło się przed odcinkiem, przed nagraniem sporo pytań od Was, od słuchaczy, także chyba wszystkie pytania zadałem, które mogłem. Więc też usłyszysz swoją odpowiedź na Twoje pytanie, drogi słuchaczu lub słuchaczko. Tak, już nie przedłużam, wtedy mniej więcej powiedziałem, o czym ten podcast będzie i zapraszam do mojej rozmowy z Sebastianem Karasiem. Cześć Sebastian. Witam, cześć Marcin. Powiedz może od razu na początek, czym się zajmujesz, tak żeby przybliżyć mniej więcej, co ty w życiu robisz? Prowadzę swoją szkołę pływania,
Prowadzę też swoją taką grupę mastersów, pływaków. Głównie są to triatloniści i też osoby, które przygotowują się już typowo pod pływanie. Czy pływanie długodystansowe, pływanie na basenie, to tak naprawdę to całe wszystko związane z wodą. No do tego właśnie ta Akademia Pływania, jeśli chodzi o szkolenie młodych zawodników, jeśli chodzi o szkolenie dzieci, nauka pływania. No i dodatkowo jeszcze cały czas sam trenuję, przygotowuję się w tym momencie pod różne wyzwania. Mam za sobą karierę zawodniczą, jeśli chodzi o pływanie na basenie, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie. No i teraz to cały czas siedzę w sporcie i staram się to jeszcze łączyć oczywiście z pracą, tak? To jest moja pasja, robię to, co lubię, więc akurat tutaj życie mi się tak potoczyło, że naprawdę jestem z tego zadowolony, że czerpię olbrzymią satysfakcję z pracy i że naprawdę to mi sprawia olbrzymią frajdę, więc myślę, że lepiej nie mogłem sobie tego wszystkiego poukładać i wymarzyć. A skąd teraz nadajesz? W tym momencie jestem na obozie na Majorce. Tutaj akurat przyjechałem na tydzień, żeby troszkę popływać sobie właśnie w morzu i tutaj też sporo jeździmy na rowerze razem z kolegami. Jakieś takie ćwiczenia siłowe robimy, więc tak naprawdę wyjazd typowo sportowy. Taki tydzień w sumie odskoczni od codziennych obowiązków. No, w Polsce się teraz oziębiło chyba dzisiaj, wczoraj, więc będzie zderzenie. Mamy teraz 20 stopni, słoneczko, więc ja właśnie dopiero co wróciłem z morza w sumie. Jeszcze, bo tam troszkę plany nam się pozmieniały, musiałem podwracać treningi, więc za chwilkę też wychodzę na rower, więc jeszcze korzystam z ostatniego dnia słonecznego. Ach, no dobra, wracając do tego, co w życiu robiłeś, jak w ogóle twoje pływanie się zaczęło? Od dzieciaka, czy jakoś później? Wszystko zaczęło się w Elblągu, bo w ogóle ja pochodzę z Elbląga. Jak miałam 8 lat, to pierwszy raz pamiętam, znaczy zawsze mama nas zabierała na basen, mnie i mojego brata. No i głównie wyglądało to tak, że mama sobie szła pływać na ten większy basen, a my tam się bawiliśmy, ścigaliśmy się, no, wygłupialiśmy się na tym mniejszym basenie. Samemu się nauczyliśmy pływać. Ja nigdy nie miałem żadnego instruktora, tylko sam się nauczyłem. Później dopiero w pewnym momencie trener, pan Tomasz Mizerski, zauważył, że całkiem nieźle sobie radzę i zaproponował mi taki pierwszy tam próbny trening, żebym poszedł do tej grupy treningowej. No i tak naprawdę zostałem tam już na wiele, wiele lat. W wieku 14 lat przeniosłem się do Warszawy, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego i tak dalej. Kontynuowałem w Warszawie swoją karierę. Na początku w Polonii Warszawa, później w G8 Bielany, następnie w AZS AWF Warszawa. No w wielu klubach tak naprawdę już byłem, ale to myślę, że z drugiej strony to bardzo dobrze, bo poznałem różne metody treningowe, z wieloma trenerami współpracowałem, więc to jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to bardzo mile to wspominam i cieszę się, że od każdego mogłem coś się wyciągnąć. No, to chyba takie doświadczenie później się zbiera, nie? Dokładnie, dokładnie. Przy współpracy z różnymi osobami. Okej, i pływałeś sprinty generalnie, tak? Cały czas na krajowym podwórku. Pływałem, przede wszystkim specjalizowałem się w stylu grzbietowym, czyli w pływaniu na plecach. Odcinki 50, 100 i 200 metrów. Najbardziej podszedł mi najbardziej dystans 200 metrów, czyli tam no, mój rekord życiowy tam wynosił w pewnym momencie minutę 57, czyli wysiłki tak no, do 2 minut, czyli w porównaniu do tego, co teraz robię, to tak naprawdę no, zupełnie coś innego. Zupełnie inny charakter wysiłku, ale no też to mi sprawiało dużą frajdę, tak, te ściganie się przede wszystkim na zawodach, ta rywalizacja. Później się ścigałem jeszcze też na 10 kilometrów, na 5 kilometrów w pływaniu długodystansowym, no a teraz też jeszcze, no poszedłem w jeszcze inną stronę, tak naprawdę z reguły jest tak, że pływacy z wiekiem skracają dystans, a ja jakoś zacząłem go wydłużać, tak się złożyło. No proszę. No dobra, a jak to się wydarzyło, że nagle z 200 metrów zacząłeś pływać długi dystans? W pewnym momencie właśnie jak popłynąłem tę minutę 57, to no, stałem kilka lat z tym wynikiem. Ja jestem taką osobą też, która realizuje plan treningowy w 100% i no, szczerze mówiąc nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o realizację treningu. Postanowiłem, że będę się ścigał na 10 kilometrów, też przypadkowo w sumie. Przede wszystkim miałem kończyć już karierę swoją, jeśli chodzi o pływanie. Przypadkowo spotkałem trenera Marcina Florka, czyli to jest trener triatlonu. No i on mi zaproponował, że może bym spróbował na 10 kilometrów crawlem. Więc no to w sumie też było dla mnie takie ciekawe doświadczenie. To jest troszkę, no wiadomo, inne pływanie na otwartym akwenie. Jak wystartowałem po raz pierwszy, to mi sprawiło no, olbrzymią frajdę, bo to jest jednak też jeszcze coś innego, tak? Tu nie ma nikt swojego toru, jednak wchodzą też w grę czynniki zewnętrzne, walka z temperaturą wody, jakby ciągła praca ramion, czyli nie ma tych nawrotów.
czułem się zawsze wytrzymały i tak jak wcześniej wspominałem, jakby zawsze realizowałem dobrze plan treningowy i no, czułem się dość mocny fizycznie. Tym bardziej wiadomo, można płynąć w nogach, tak? Trzeba się dobrze ustawić, dobrze nawracać na tych bojkach nawrotowych, więc akurat w tych elementach czułem się naprawdę nieźle. Stwierdziłem, że wystartuję. No i w sumie w 2013 w tym roku odbyły się pierwsze takie oficjalne Mistrzostwa Polski na 10 kilometrów. To też było dla mnie dość dużym zaskoczeniem, bo tam akurat ja pływałem no, w granicach 15-50 na 1500 metrów, a wygrałem z osobami, które pływają no, minutę szybciej, tak? Czyli po 14, tam 45 czy 14-50 na 1500 pływali chłopaki i jakoś udało mi się z nimi wygrać, więc stwierdziłem, że to może jest dobra droga i że powinienem pójść w tym kierunku. Tym bardziej, że sporo nadrabiałem na tych różnych elementach, takich, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie, czy drafting, czy właśnie odpowiednie ustawienie się na starcie. No i tutaj myślę, że dużo na tym zyskiwałem, nawet na sama nawigacja, tak, co jest no, bardzo, bardzo istotne, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie. I tutaj ja to dopracowałem po prostu do perfekcji i właśnie poszedłem w tym kierunku. No dobra, ale skąd u pływaka typowo basenowego, że tak powiem, umiejętności typowo z wód otwartych? Po prostu to zacząłeś trenować i jakby na maksa w to wszedłeś, czy... Trzeba mieć jakieś predyspozycje i po prostu trzeba czuć ten otwarty akwen, ale też jakby z biegiem czasu trzeba tak dopracować technikę, żeby rzeczywiście ona była odpowiednia pod pływanie na otwartym akwenie. Przede wszystkim chodzi jakby o odpowiednią koordynację i trzeba samemu wyczuć moment tak jakby wynurzania głowy, jeśli chodzi o koordynację pracy rąk i nóg. Chodzi o to, żeby jakby ten moment pod kątem nawigacji dopracować do perfekcji, żeby po prostu to było wykonywane ekonomicznie, żeby to nas nie męczyło, tak? Więc tutaj nad tym elementem sporo pracowałem i zanim też dopracowałem to do perfekcji, zanim to zrozumiałem i jak to zrobić, żeby było jakby idealnie, żeby był odpowiedni efekt, no to tak naprawdę to też musiałem na to poświęcić kilka lat, tak, żeby tutaj akurat na ten element zwrócić uwagę i na tym elemencie rzeczywiście dużo potrafiłem zyskać. No, zadzieranie głowy do góry podczas kraula męczy, ale okej, do tego jeszcze przejdziemy. Jeśli to jest odpowiednio wykonane, to naprawdę nie jest takie straszne. A wręcz przeciwnie, to w ogóle nie zaburza prędkości pływania, totalnie nie męczy, nie zaburza koordynacji, tej pozycja w wodzie w dalszym ciągu jest utrzymywana poziomo, ale to wszystko no, tak naprawdę lata ćwiczeń i doświadczenia mojego, bo tam no, różne książki czytałem, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie, a no, w wielu rzeczach musiałem po prostu samemu myśleć i samemu dochodzić do pewnych wniosków, i no ale to tylko teraz no, przyniosło mi jakiś tam fajny efekt. Mhm. Dobra, jeszcze kończąc przedstawianie jakby ciebie, ostatnie 2 lata chyba zająłeś się już tymi ekstremalnymi wyzwaniami. Powiedz o tych chyba 3 najważniejszych. 3 najważniejszych, czyli pewnie kanał La Manche, Bałtyk i nie wiem, Hel Gdynia Hel, tak? Trzecie, czy jeszcze jakieś, nie wiem, które mogą... Okej. Myślałem o, żeby chociaż jeden start był w basenie. Aha, o triadzie, aha. No dobra, no to poopowiadać, tak? Troszkę po kolei o tym. Tak? No powiedz może o Hel Gdynia Hel, co to było? Nie słyszałem o tym wcześniej. Znaczy to było, no właśnie, to jest też ciekawe dość, bo... I nikt na to nie zwraca uwagi, bo to było 3 czy tam 4 tygodnie wcześniej, jak płynąłem przez Bałtyk. Płynąłem właśnie z Helu do Gdyni z powrotem, czyli to jest dystans 40 km w wodzie o temperaturze 16 stopni. Co prawda płynąłem w piance, z tego względu, że właśnie 3 tygodnie później płynąłem, no podejmowałem próbę przepłynięcia Bałtyku właśnie też w piance. Woda była dość zimna, były duże fale, bo celowo chciałem wystartować w złych warunkach. No i tutaj akurat no, płynąłem 9 godzin, przepłynąłem 40 km, a niestety 3 tygodnie później, gdzie no, mój organizm jednak tego dnia jakoś szwankował ewidentnie i miałem problemy żołądkowe bardzo duże, to przepłynąłem no, 30 km tam w 8 godzin, 32 dokładnie, i musiałem wyjść na łódź z powodu licznych wymiotów. No i tak naprawdę woda była cieplejsza i były lepsze warunki, była mniejsza fala. To mój organizm jakoś nie wytrzymał tego dnia, nie wiem dlaczego, do dzisiaj tak naprawdę. Najprawdopodobniej była to po prostu choroba morska, którą nabyłem dzień wcześniej płynąc statkiem, bo już
fatalnie się czułem od samego dnia, od rana. Tutaj właśnie chodzi o to, że warto zwrócić uwagę na to, że jakby no 3 tygodnie wcześniej z uśmiechem na ustach dosłownie wychodziłem i kończyłem ten wyścig z Hello, to wyzwanie takie z Hello do Gdyni i z powrotem i no było wszystko w porządku, tak? I tam jakby jeśli chodzi o te moje żywienie w trakcie, te, które było stosowane również na Bałtyku, totalnie nie sprawiało mi problemów i dobrze się z tym czułem i tego dnia chyba mogłem tą stówę płynąć już niż i kontynuować dalej niż za te 3 tygodnie. No ale to jest tylko cenne doświadczenie i no zobaczymy, ja się tam się nie poddaję i walczę dalej. Dobra, z tych wyzwań twoich chciałem chwilę jeszcze się porozmawiać o kanale La Manche. 20 września dokładnie 2015 roku przepłynąłem kanał La Manche. Płynąłem z Anglii do Francji, z Dover w kierunku Calais. W linii prostej kanał La Manche ma tam około 32-33 km. No ja miałem dość trudne warunki, przede wszystkim ze względu na przypływ i odpływ i przepłynąłem ostatecznie 41 km. Tak naprawdę kanał La Manche jest o tyle trudnym wyzwaniem ze względu moim zdaniem na temperaturę wody. U mnie ona tam wahała się między 15 a no 17 stopni już bliżej Francji. Też dla mnie o tyle to było takie trudne, bo ja od zawsze, od małego dziecka nie lubiłem zimna i zawsze marzłem w wodzie nawet basenowej, tak, czyli w temperaturze 27 czy na 28 stopni. No i w sumie dlatego chciałem też to zrobić, bo chciałem tak powalczyć ze z własnymi słabościami. No i mogę powiedzieć, że osoby, które jakby są przyzwyczajone do zimna, zaklimatyzowane i po prostu mają dużą tkankę tłuszczową, to kanał La Manche to nie jest moim zdaniem aż takim no, mega trudnym wyzwaniem dla takiej osoby, tak, która przede wszystkim jakby jest w stanie wytrzymać w tej temperaturze wody. Dystans jest no, dość trudny, no 40 km, tak, ale to wszystko zależy od wytrenowania. Jedynie co, to jeszcze może być problem z spływaniem po ciemku, bo to wszystko zależy od o której godzinie się wystartuje, ale akurat ja też startowałem o 4 nad ranem, więc też 1,5 godziny płynąłem w całkowitej ciemności. Też nie spodziewałem się, że parzące meduzy będą takim utrudnieniem, bo to jednak jest 9 godzin, można powiedzieć, znaczy zależy kto jakim tempem będzie płynął, ale no kilkanaście godzin nawet może być tortur, można powiedzieć, bo to po prostu co chwilę te meduzy są, parzą i to jest naprawdę nieprzyjemne. Te meduzy parzą ciągle w te same miejsca, tak? Więc tutaj to naprawdę no, psychicznie trzeba po prostu z tym walczyć i wytrzymać. Okej, dobra. Uzupełniając informację trochę, płynąłeś bez pianki. To był zapis regulaminowy, żeby być, jakby żeby pobić rekord? Znaczy w ogóle wszyscy uczestnicy, wszystkie osoby, które przepływają kanał La Manche, to muszą płynąć bez pianki. Mogą mieć na sobie tylko okularki, jeden czepek i kąpielówki. Jedynie co, to można wysmarować się wazeliną i lanoliną. No ale szczerze mówiąc to chyba nic nie daje tak naprawdę, bo to jak ja już widziałem nawet na filmie, to po godzinie to już nic nie miałam na sobie. Psychicznie moim zdaniem też to może pomóc. Dobra, a propos tych meduz, bo właśnie przygotowując się do rozmowy, słyszałem twoje opowieści i takie pytanie, te meduzy atakowały ciebie jakoś, czy po prostu one pływały i się przyklejały? Znaczy to jest tak, że taka meduza w ogóle ona jest no troszkę inna niż nasza polska. Ona ma... Z nóżkami, tak? Tak, ona ma takie macki, nie wiem, na kilkanaście centymetrów i te macki są najbardziej parzące. I też najgorsze jest to, że one tak jakby pływają w takich stadach, ich jest, nie wiem, 30-40 meduz i tak naprawdę no nie da się nic z tym zrobić, chyba żeby trzeba było w jakiś sposób je omijać, ale to moim zdaniem na przynajmniej mi zależało bardzo na czasie i po prostu ja wpływałem w te meduzy i podnosiłem głowę już w pewnym momencie do góry, bo nie chciałem, żeby mnie parzyły po twarzy, bo na początku cały czas mi parzyły w usta, wszędzie dosłownie parzyły te meduzy, więc podnosiłem głowę i tylko no, czekałem na te poparzenia, aż mnie zaboli, no i znowu chowałem głowę, tak? Więc tak było no, przez te tam 8 godzin, 48 minut dokładnie, taka walka. To jest dość trudne, bo to tak jak mówiłem, później to ja miałem strupy, normalnie schodziła mi skóra i poparzenia o tych meduzach, ale to jakoś wytrzymałem. Tak? Wreszcie ukończyłeś to i pobiłeś rekord Polski. Tak, pobiłem rekord Polski, chociaż tak naprawdę ja miałem jeden cel w głowie. Ja w ogóle nie chciałem, tak, znaczy nie chciałem, no chciałem przepłynąć kanał La Manche, tylko mi nie chciało, nie zależało najbardziej na przepłynięciu samym, tylko najbardziej mi zależało na tym poprawieniu tego rekordu świata, tak naprawdę Australijczyka, tego Trenta Grimsaya. On tam przepłynął to w 6 godzin 55 minut.
Tylko akurat tutaj trzeba mieć też bardzo dużo szczęścia, żeby po prostu popłynąć w linii prostej. Trzeba wystartować w odpowiednim dniu i w odpowiednim terminie, żeby te warunki były no jak najbardziej przychylne i odpowiednie. Tutaj akurat mi się wydłużyła trasa prawie tam 8 km, więc no można sobie wyobrazić, ile czasu się płynie takie 8 km, więc znaczy ja wiem, żebym się zakręcił w około 7 godzin no zero, tak? Bo mi tam wychodziło no minuta 16, minuta 17 na każde 100 metrów przez te 9 godzin płynął on tym tempem, no a on płynął podobnie, tylko że on popłynął właśnie w linii prostej, no a ja niestety troszkę nadrobiłem, no ale to wynik jest taki, jaki jest, no ja jestem zadowolony, rekord Polski poprawiony, nie wiem, może jeszcze kiedyś zmierzę się z rekordem świata, zobaczymy. No właśnie, bo nigdy więcej mówiłeś. Jestem chyba takim człowiekiem, że cały czas potrzebuję jakoś się sprawdzać i jakichś takich różnych wyzwań szukam. Priorytetem jest teraz ten Bałtyk i to we mnie siedzi długo, szczególnie od tej nieudanej próby. Myślę o tym dosłownie codziennie i no walczę cały czas i będę się przygotowywał na pewno pod to, tylko no pewne rzeczy muszę dopracować i mam nadzieję, że będzie dobrze. Chciałbym też na pewno jeszcze jakoś w okolicach lutego przepłynąć jakiś dłuższy dystans na basenie, no i zobaczyć, jak się będę czuł po prostu podczas nawet takich 100 kilometrów. Dobra, a teraz takie pytanie już ktoś ze słuchaczy zadał. O czym myślisz? Znaczy, powiedzmy, o czym myślisz podczas pływania takiego długodystansowego? Myślę, że jeśli chodzi o ten kanał La Manche, to miałeś o czym myśleć, bo z tego, co słyszałem, to dużo się działo. Natomiast, nie wiem, jak robiłeś te 50 kilometrów, 52 chyba, tak? Na pływalni. Ile? 54 dokładnie, 54-200. Okej. Okay. A stąd ta dwójka, bo 200. Okej, okay. O czym myślisz, jak zajmujesz myśli przy tak długim wysiłku? Znaczy przede wszystkim to najlepiej moim zdaniem wejść w taki stan flow, czyli to jest taki stan umysłu, żeby o niczym nie myśleć tak naprawdę, to jest dość trudne, ale w basenie jest to możliwe, tak? I ogólnie podczas jakichś takich wysiłków wytrzymałościowych jest to możliwe w momencie, kiedy jakby wykonujemy ten wysiłek jakby w strefie komfortu, tak? I tutaj akurat na basenie było mi ciepło, tak? No wiadomo, że to był bardzo długi dystans, ale jakoś tak no, czułem się komfortowo, no i mogłem doprowadzić się do takiego stanu, że po prostu sobie płynąłem, nadawałem sobie rytm cały czas, liczyłem swoje ruchy i to było fajne naprawdę. Na kanale La Manche w ogóle nie mogłem dojść do takiego stanu, bo wszystko mnie denerwowało po prostu. Było mi cały czas zimno, cały czas tylko myślałem o tym, jakim jest zimno i wiadomo, te parzące meduzy, słona woda i no było ciężko pod tym kątem, że nie mogłem wyłączyć głowy. Jeśli chodzi o ten nocny maraton od Iliadę, no to było w porządku, tak? I tutaj akurat właśnie tak naprawdę większość czasu to nie myślałem o niczym, tylko po prostu płynąłem. No i najlepiej moim zdaniem doprowadzić się do takiego stanu, co też nie jest łatwe. Mi się wydaje, że to trzeba chyba też treningiem no nauczyć się tego chyba, tak mi się wydaje. Ciężko mi to teraz jakby nawet tak wytłumaczyć, ale mi się wydaje, że jakby latami tak treningu wytrzymałościowego chyba dochodzi się po prostu takiego stanu, że można wejść to nawet na każdym treningu, tak? Wyłączyć głowę, uspokoić się i po prostu nie myśleć o niczym. Ale to też chyba trzeba mieć technikę opanowaną, żeby jakby nie myśleć o niczym, żeby te ręce, żeby wszystko samo chodziło. Nie, no oczywiście, bo tak jak powiedziałem na początku, to musi być strefa komfortu, tak? Jak ja, nie wiem, no na przykład płynę długi dystans, to nie wiem, to mam tętno pewnie w granicach 100, pewnie 110, może, nie wiem, 120, czyli tak jakby to jest ten komfort, tak? Czyli można powiedzieć tak, jakbym sobie szedł, czy maszerował, więc tutaj akurat, no osoby, które mają problem z techniką i źle leżą na wodzie, tak? Stawiają sobie dużo oporów wody, to no nie ma szans, żeby doprowadziły się do takiego stanu, bo to po prostu jest zbyt duży wysiłek, tak? Więc tutaj to nie jest po prostu możliwe. Okej, okay, a teraz serio jako przerywnik, krótki i zwięzły. Skoczmy na chwilę do Gdyni. Startowałeś w triatlonie, w sprincie, w sztafecie, płynąłeś. Bo tam w ogóle pierwszy raz o tobie usłyszałem, bo stworzyliście w trójkę team generalnie nie do pobicia, sami mistrzowie. Taki był plan, żeby stworzyć taki team. I jak ci się płynęło w grupie? Znaczy ja już pływałem w grupie, tak? Ja startowałem no, w Pucharach Europy, Pucharach Świata na 10 kilometrów, no to jak mi się płynęło w grupie. Szczerze mówiąc, jakby w Polsce, to szczególnie na triatlonach, to no, ja tego totalnie nie odczuwam, tak? Bo można powiedzieć, że z przodu już od początku właśnie wypływam sobie do przodu i można powiedzieć, że płynę samemu, tak? Więc tutaj akurat z tym nie ma problemu. Ja najbardziej to odczułem na pierwszym Pucharze Europy, jak właśnie startowałem, tam akurat było z 40 zawodników i to już, no wiadomo, sami profesjonaliści, można powiedzieć, że wszyscy płyną cały czas w grupie, tak? Teraz tak naprawdę
poziom pływania długodystansowego na świecie jest tak wysoki, że rozgrywane te wyścigi są podobnie jak wyścigi kolarskie, czyli tak naprawdę 9,5 km płynie cała zwarta grupa, wszyscy obok siebie, a dopiero później na ostatnich 500 metrach rozgrywa się wyścig i walka o medale, tak? Więc tutaj trzeba mieć też taką rezerwę prędkości na zakończenie tego wyścigu, żeby po prostu się liczyć, tak? Co też jest bardzo trudne, żeby, no nie wiem, utrzymać tempo przez 9 km, minutę 6, minutę 7 na każde 100 metrów i później jeszcze wejść na prędkość w okolicach minuty i skończyć pewnie z 55 sekund ostatnią setkę, więc no tutaj już jest poziom światowy tak poszedł do przodu i ogólnie tak wyrównany, że naprawdę jest no mega ciężko się wybić, tak? Nawet w pływaniu długodystansowym, tym bardziej, że później taka różnica na przykład między pierwszym a 20 zawodnikiem to jest dosłownie kilkanaście sekund, tak? Więc tutaj akurat to też no bardzo, bardzo trudne, tak? Żeby zachować taką rezerwę. To też jest kwestia, moim zdaniem, dobrego ustawienia się, tak? Jeśli chodzi o taki wyścig, to akurat co mogę poradzić takim osobom, które nas słuchają, że trasa jest rozstawiona po kwadracie, to cały czas i na przykład robimy ciągle nawroty na lewą rękę, no to najważniejsze, żeby ciągle być z tej lewej strony grupy, żeby cały czas być jak najbliżej tej bojki nawrotowej, to bardzo dużo daje, tak? Ja to zauważyłem, że po prostu jak płynie nawet 40 osób naraz i takim łukiem się jakby było po prawej stronie, takim łukiem by robiło się nawrotkę, no to jest strata pewnie no kilku czy kilkunastu sekund już na takiej bojce, czy tam kilkunastu metrów, ale to jest bardzo dużo, szczególnie jak tam się walczy w samym pływaniu, tak, o jakąś tam wysoką pozycję, więc tutaj akurat ja na przykład jak pływałem takie wyścigi, to cały czas myślałem o tym, żeby przy nawrocie, przed nawrotką na lewą stronę, od razu spływać do lewej strony grupy, tak? Czyli na przykład na jakiejś tam prostej, myślałem tylko o tym, tak jakby ustawiałem sobie tą taktykę, żeby w trakcie na przykład prostej, nie wiem, 600 metrów przedostać się na lewą stronę grupy i na przykład mi to bardzo dużo dawało, tak? Więc tutaj akurat, tutaj mógłbym to poradzić. Oh. Mhm. Okej, okay. Znaczy generalnie ludzie się boją płynąć po tej lewej stronie, jeśli masz w lewo nawrotkę, no to jakby płyniesz po lewej stronie i nagle cała prawa strona na ciebie wpływa, jeśli płyniesz w grupie, bo nie jesteś z przodu, tak, no ty jesteś z przodu, ale generalnie no większość ludzi gdzieś tam płynie w jakiejś dużej grupie i nagle wszyscy na nich napływają i tracisz dużo siły, żeby... Znaczy moim zdaniem właśnie lepiej nawet być z lewej strony niż w środku, tak? Bo to chodzi o to, że najlepiej, bo i tak zawsze się ta grupa na bojce nawrotowej spotka, najlepiej być przy samej boi, tylko wtedy na przykład ja na przykład jak nawracam, to robię takim sposobem nurkowym trochę, że po prostu cały się zanurzam pod wodę i można powiedzieć, że nakręcam, zawracam na tej kotwicy takiej, czyli najczęściej na sznurku takim, który jest przyczepiona ta bojka. Wtedy no nikt we mnie nie wpływa i to jest najszybszy sposób ogólnie, żeby nawrócić i naprawdę fajnie to działa, tak? Że to jest tak, że jakby pływa się pod wodę, kopie się nogami do delfina w trakcie z jedną ręką wyciągniętą, no i to jest najszybszy sposób, żeby nawrócić na takiej bojce nawrotowej, tak? I później przechodzi się do kraula. No ale to też trzeba, to jest wszystko jakby takie małe elementy, ale muszą być dopracowane do perfekcji. Tutaj jeśli chodzi właśnie o to, to moim zdaniem lepiej być bliżej tej bojki, czyli z lewej strony niż w środku. Tak wiadomo, że można być z prawej, tylko że taka osoba wtedy może nadrobić naprawdę no, na takim wyścigu na 2 kilometry to z 200-300 metrów niektórzy nadrabiają, więc to można sobie tylko wyobrazić, jak to jest dużo, tak? Taki przeciętna osoba, która no, trenuje amatorsko, to pływa w granicach, nie wiem, minutę 50 czy 2 minuty na każde 100 metrów, czyli gdzie ona nawiguje nieprawidłowo i właśnie traci na takich elementach, to może i 4 czy 5 minut stracić podczas takiego wyścigu, można powiedzieć tylko ze względu na no, słabo dopracowane te elementy techniczne czy nawigację. Więc na to też moim zdaniem warto zwrócić uwagę. No zdecydowanie, 5 minut później nadrobić nawet na półmaratonie, gdzie się biegnie na maksa, to jest bardzo dużo. Więc tym bardziej, że to nawet nie chodzi o wydolność organizmu czy przygotowanie, tak? No bo tak. Tu załóż można być przygotowanym bardzo dobrze, tylko tu chodzi bardziej o nawet o zwykłe elementy techniczne i na tej nawigacji tak naprawdę można najwięcej zyskać albo można też bardzo dużo stracić. Zdecydowanie. Dobra, skoro już zaczęliśmy mówić bardziej o technice, o pływaniu, powiedz jak to jest z trenerami. Ty masz trenera.
No akurat ja nie mam trenera obecnie, znaczy sam się już przygotowuję po kanale, nawet przed kanałem La Manche, już sam układałem sobie plan treningowy. Przede wszystkim dlatego, no takich rzeczy jak ja to w sumie do tej pory nikt nie robił, tak w Polsce, jeśli chodzi na przykład o przepłynięcie Bałtyku, więc tutaj no nie ma takich osób doświadczonych, tak, więc można powiedzieć, że teraz ja w sumie testuję różne metody na sobie, co prawda też robię to 17 lat już, więc myślę, że mam odpowiednią wiedzę, żeby samemu się wytrenować i też na przykład teraz widzę, że po doświadczeniach z poprzedniego roku, że mój plan treningowy teraz troszkę inaczej będzie wyglądał i no już wygląda inaczej w stosunku do roku poprzedniego, tak, jeśli chodzi o przygotowanie pod taki dystans ultra. Ja jestem taką osobą, że jestem w stanie sam się zmotywować i zrealizować plan treningowy, więc akurat tutaj w tej kwestii no nie mam problemów, jedynie co to no fajnie jest, jak ktoś jest taki motywator, tak, cały czas jakby sprawdza te treningi, tą realizację, jakieś ewentualnie podsumowanie czy konsultacje. Tutaj jedynie pojawia się problem, szczególnie podczas, jak już się zbliża na przykład do momentu startu, tak, czyli jeśli chodzi o ten etap takiego no, odpuszczenia, czyli jakby tej regeneracji, to tutaj zawsze się zastanawiam po prostu, czy, znaczy wiem jak to zrobić, tylko no zawsze jest taka niepewność, tak, czy akurat powinienem jeszcze przycisnąć, czy już odpuścić, tak, i akurat w takich chwilach moim zdaniem no, jest potrzebna osoba zaufana, która podejmie tą decyzję jakby za ciebie, tak, więc tutaj akurat pod tym kątem tego mi troszkę brakuje, no ale daję radę. No to szacun generalnie, że w ten sposób właśnie potrafisz się zmobilizować, tak? Ja myślę, że tutaj trochę też może ci pomaga to, że no mimo, że pływanie może nie jest jakieś specjalnie popularne, to jednak trochę została twoje zmagania trochę zostały nagłośnione i no gdzieś tam ludzie ci kibicują, do tego prowadzisz szkołę pływania, więc gdzieś tam ci zawodnicy pewnie też trochę patrzą na to, co ty robisz i ciebie to mobilizuje, że no nie mogę teraz pokazać, że gdzieś tam mi coś nie wyjdzie, tak, czy dam ciała. Na pewno, tym bardziej, że właśnie ja też czerpię motywację właśnie z osób, które do mnie przychodzą tak naprawdę, bo jak widzę no, ludzi, którzy są tak zaangażowani, znaczy i chcą przede wszystkim to robić, czerpią z tego frajdę, tak, dużą satysfakcję, to naprawdę to też na mnie przychodzi i oni mnie motywują, można powiedzieć, bo to wiadomo, znaczy ja też mam dużo obowiązków, ale jeśli chodzi na przykład o pracę, tak, osoba, która pracuje na pełen etat, tak, czyli idzie rano sobie na trening, później do biura i później robi jeszcze jeden trening i ma jeszcze czas na, nie wiem, dzieci, rodzinę, tak, więc tutaj akurat to ja podziwiam takie osoby, które naprawdę muszą się tak zorganizować, żeby to wszystko doprowadzić do perfekcji, no więc tutaj akurat też, no ja czerpię od nich motywację. Mhm. Jak już przeszedłeś do osób, które trenujesz. Przychodzą do ciebie osoby również dorosłe, no prowadzisz szkołę też, jakby prowadzisz pływaków triatlonowych. Od czego powinna zacząć osoba, która powiedzmy dorosła, nie wiem, 30-latek przychodzi i chciałby się nauczyć pływać? Pływa żabką jakąś tam dyrektorską? Znaczy no pływa żabką, bardzo szybko się męczy, jakakolwiek próba nauki kraulem kończy się paniką w wodzie. Każdy jakby przypadek jest no, indywidualny, więc tutaj akurat jeśli osoba, tak jak mówisz, pływa już, utrzymuje się na wodzie i pływa stylem klasycznym, no to tutaj akurat no, na pewno by trzeba było dopracować pracę napędową nóg. Szczególnie jeśli chodzi o osoby, które tylko pływały kiedyś żabką, to najczęściej jest problem z obciągnięciem tej stopy, czyli tutaj by trzeba było popracować na pewno nad gibkością stawu skokowego. Na pewno rozpocząłbym wtedy od właśnie nauki pracy napędowej nóg, pływanie na brzuchu, na boku, później byśmy przeszli do jednoręcznego kraula, od prawidłowego ustawienia ręki pod wodą, tak, pod odpowiednim kątem. Później bym już, jeśli osoba odpowiednio leży na wodzie, jeśli chodzi o kraul, to wtedy no już zawsze wprowadzam taką swoją technikę tego ekonomicznego kraula, no, która przede wszystkim polega na prawidłowej koordynacji. A jakbym jeszcze się bardziej cofnął w rozwoju powiedzmy pływackim, padło pytanie od jednej ze słuchaczek. Ja również to miałem. Zapisałem się na szkółkę pływacką, ponieważ nie umiałem pływać. Stanąłem sobie na dnie, czyli dotykałem nogami, stopami podłoża. Wody miałem do pępka i pierwsze ćwiczenie było takie, żeby się zgiąć w pasie i głowę wsadzić do wody. Czyli wiesz, stoisz na dnie, pełen relaks, wsadzam głowę do wody, panika, że nie mogę oddychać.
Tutaj akurat jeśli chodzi o taki przypadek, czyli tak naprawdę mówimy o dosłownie o pierwszej jakby fazie nauki, czyli o oswajaniu z wodą, no to najczęściej wygląda to u mnie w ten sposób, że po prostu nawet nie tak jak ty mówisz, że stajesz sobie na środku basenu na dnie, bo to też moim zdaniem dla takiej osoby nie jest idealnym rozwiązaniem. Ja bym proponował na przykład podejść do brzegu i nawet trzymać się rękami ściany, tak, żeby jeszcze mieć ten komfort, że po prostu no nic nam się po prostu nie stanie. Więc no ja robię tak, że rozpoczynam nawet od zanurzania, to jest naprawdę trudny przypadek, tak? I trzyma się cały czas taka osoba rękami ściany i zanurza nawet na początek same usta pod wodę, żeby właśnie nie mieć kontaktu jeszcze nosa i oczu jakby z wodą, tylko same usta, no i robi wdech nad wodą, a wydech pod wodą. No i stopniowo można schodzić niżej, tak? Więc tutaj można nawet rozpocząć, jak już mamy kontakt nosa z wodą, to ja proponuję zawsze, żeby wydech był nosem, a później nad wodą wdech buzią. Chodzi o to, żeby też taka osoba miała taki komfort, żeby ta woda jej nie leciała do nosa, szczególnie później podczas pływania na boku, czy tam pływania kraulem, to u osób początkujących bardzo jest duży z tym problem, więc tutaj ważne, żeby się nauczyć takiej ciągłości tego wydechu, czyli po prostu jak tylko jest nos zanurzony, to od razu należy rozpocząć ten wydech, wypuszczamy cały czas powietrze, do momentu aż ta głowa, jakby głowę się nie podniesie, to cały czas ten wydech musi być ciągły, tak? Czyli ciągle wypuszczamy to powietrze, bo żeby nawet nie było chwili takiej, no pół sekundy, żadnego momentu, żeby ta woda nam wpadła, tak? Więc i to jest też taki dość duży problem. Ja też z własnego doświadczenia zauważyłem, że no od tego trzeba rozpocząć. No i to później naprawdę fajnie działa i przenosi się na pływanie już w pełnej koordynacji, tak? Później dopiero jak już opanujemy ten element, bo najczęstszym właśnie problemem jest, że jak ta woda leci do nosa, bo ja zresztą wiem po sobie, że to jest no bardzo nieprzyjemne, później można przejść do wydychania powietrza buzią, bo tak naprawdę to wszystko jest zależne od prędkości pływania. Jeśli pływamy dość intensywnie, szybko, to wtedy najlepiej jakby jak najszybciej pozbyć się tego powietrza pod wodą. To jest tak, że jak robimy wdech, tak nabieramy powietrza buzią, pełne mamy płuca, no pływacy profesjonalni jakby są w stanie wstrzymać powietrze, w sensie wtedy jakby wyżej leżą na wodzie, tak, bo mamy pełno tlenu w płucach i tylko w momencie, kiedy dosłownie już robimy odepchnięcie ręką, rękę kierujemy w kierunku kolca biodrowego, troszeczkę za ten kolec biodrowy, to w tym momencie właśnie mamy jakby taki nagły wydech, takim jednym haustem powietrza musimy wypuścić, czyli wypuścimy go buzią, dlatego że to po prostu szybciej zrobimy buzią niż nosem, tak? Więc tutaj akurat pływacy profesjonalni no zdecydowanie robią ten wydech buzią i następnie no wdech znowu, tak? Jak tylko głowa się pojawi nad wodą, znowu mamy wdech ustami. Więc tutaj u osób początkujących zaczynamy od nosa i stopniowo to przechodzimy do właśnie tego wydechu ustami. No i tutaj na przykład jak to zrobić? To są różne sposoby. Można na przykład przyłożyć język do podniebienia i wtedy też te jakby zatoki nam się zatkają i wtedy ta woda też nie powinna lecieć. Można troszkę ten nos skrzywić. Tutaj nie jestem w stanie pokazać w tym momencie, ale to też działa fajnie, tak, że jednak, że to się tam nam wszystko zatyka i po prostu ta woda nie leci. To jakby też jest indywidualna sprawa i na pewno można sobie znaleźć swój własny sposób, ale to tak jak mówię, osoba, która jakby jest na takim etapie totalnie początkowym, to proponuję robić wydech nosem i zaczynać właśnie przy brzegu. Dopiero później można na przykład złapać się jedną ręką ściany, położyć sobie głowę na ramieniu i robić tak jakby wdech do kraula, tak? W sensie ćwiczyć to samo ułożenie głowy, czyli chowamy twarz do wody, następnie bierzemy oddech. No i też taka może ciekawostka, że idealny wdech, jeśli chodzi o kraul, to jak mamy jedno oko zanurzone, drugie oko jest nad wodą i usta są nad wodą, tak? Więc wtedy minimalizujemy opory wody i to też no, fajnie później wpływa na naszą prędkość pływania. Mhm. No ja jeszcze od siebie powiem, że mi instruktorka jak właśnie narzekałem na to, że mi do nosa leci, powiedziała, to nie wdychaj nosem, znaczy nie wciągaj nosem wody, żeby ci nie leciała. Wiesz, takie absurdalne mi się to wydawało, a później się okazało, że to była prawda, bo jakby koordynacja, moment obrotu głowy wraz z wdechem i tak dalej, że to po prostu jakieś, wiesz,
krótka chwila, coś za wcześnie, coś za późno i po prostu faktycznie wciągałem nosem wodę, dlatego ona mi tam leciała, nie? Tylko też właśnie pamiętaj, że jak robisz wdech, to musisz zawsze wziąć wdech ustami. Tak, teraz wiem. Gdzie to, że szybciej nabierz powietrza, a jakby, no moim zdaniem moment, w którym najczęściej ludziom leci woda do nosa, to jest właśnie moment przekręcenia tej głowy po oddech i wtedy nie ma tej ciągłości wypuszczania powietrza nosem, tak? Że za szybko po prostu przestają takie osoby wydychać to powietrze i wtedy jest moment tak jakby, gdzie leci ta woda, chyba że właśnie ewentualnie taka osoba nabiera powietrza nosem podczas oddechu, no to w ogóle jakby no nie jest realne po prostu, jeśli chodzi o pływanie, bo no za mało tego, jest zbyt mało czasu, żeby nabrać no odpowiednią ilość, tak jakbyśmy mieli robić to nosem. Okej, teraz jeszcze mam pytanie o styl motylkowy. Czy jest sens się go uczyć, jeśli nie, przychodzi właśnie do ciebie ktoś, kto się chce nauczyć pływać, czy pływa kraulem, ale chce doskonalić tą technikę, jest tą osobą dorosłą, nazwijmy to. Czy jest sens dla takich osób, żeby się uczyły pływać delfinem? Ale to wszystko zależy, jaki jest cel. Jeśli mówimy teraz cały czas o triatlonie, tak? Więc tutaj, znaczy nie, to oczywiście trzeba pływać wszystkimi stylami. To nie chodzi delfin, grzbiet, żaba, kraul. Chodzi o to też, że u osób, które pływają tylko kraulem, to już w pewnym momencie no, dochodzimy do ściany, tak? Szczególnie jak taka osoba nie ma trenera, która jakby przychodzi i na przykład pływa ciągłym, stałym tempem, ciągle tak samo, nie myśli już o tym wszystkim, to trzeba się uczyć pływać innymi stylami, bo chodzi o to, że w głowie powstają takie nowe wrażenia koordynacyjne i to pozytywnie wpływa też na pływanie kraulem, tak? Bo chodzi o to, że w pewnym momencie już pływamy kraulem, wydaje nam się, że pływamy super i jest wszystko okej, no i przestajemy myśleć, tak? To chodzi o to, żeby cały czas się doskonalić, cały czas ćwiczyć naszą koordynację w wodzie. No i to na przykład styl motylkowy jest o tyle fajny, że jak już nauczymy się pływać tym stylem, to możemy jakby wprowadzać też zadania siłowe, czyli na przykład sobie mieszać, nie wiem, 100 zmiennym 100 kraul, 100 zmienny 200 kraul, 100 zmienny 300 kraul, tak? Czyli na przykład takie zadanie sobie robić i to też pozytywnie wpływa na naszą wydolność i no i na naszą taką wytrzymałość siłową w wodzie, tak? Więc tutaj można to sobie mieszać później, nie wiem, 15 metrów delfinem, 35 metrów kraul. Tak, ja na przykład też tak robię w pewnym etapie, jeśli chodzi o przygotowanie moich zawodników i to też no, super działa, tak? Bo wiadomo, że tym delfinem jakby muszą wejść na no, troszkę wyższą intensywność, tak? No i później założenie jest takie, żeby tym kraulem no, utrzymywali później prawidłową technikę na zmęczeniu, tak? I tutaj jeszcze wiadomo, cały czas pływamy, no, kształtujemy tą wytrzymałość i siłę podczas takiego treningu, więc tutaj jeśli chodzi o pływanie stylem motylkowym, to jak najbardziej polecam, tylko to też chodzi o to, że wszystko znowuż jakby wszystko się łączy i w każdym stylu musimy dojść do prawidłowej koordynacji, tak? Czyli jeśli chodzi o styl motylkowy, to pływamy na jeden cykl ramion, musimy kopnąć dwa razy nogami. Pierwsze kopnięcie jest w momencie, kiedy ręce nam wchodzą do wody, a drugie kopnięcie w momencie odepchnięcia rękami, tak, w kierunku bioder, więc czy przy biodrach, więc to też jakby do tego ułożenia dążymy. Wszystko musi być skoordynowane z oddechem, tak? Pływanie, jeśli chodzi o wszystkie style, oprócz grzbietu, jest to tyle trudne, że jak głowa nam się chowa, to nie dość, że musimy się skoordynować, jeśli chodzi o pracę rąk i nóg, to jeszcze musimy się skoordynować odpowiednio z oddechem, tak? Czyli żeby to nam nie zaburzało naszej koordynacji, więc tutaj moim zdaniem warto się skonsultować z trenerem, bo to po prostu pewnych rzeczy nie jesteśmy nawet świadomi, tak? Wydaje nam się, że coś robimy dobrze, a później, no nie wiem, tak jak na przykład byliście na kursie i widzieliście na nagraniu, tak, że wydaje wam się, że ta ręka już wchodzi na przykład bardzo szeroko przy kraulu, a cały czas przekraczacie oś ciała, tak, więc to jest o tyle fajne, że trener po prostu cały czas widzi wszystko z góry, na bieżąco można sobie poprawić, tak, więc tutaj jeśli chodzi tym bardziej o pływanie delfinem, czyli tak naprawdę najtrudniejszym stylem, jeśli chodzi o koordynację i jest to no, najbardziej wymagający styl, to moim zdaniem warto już jednak się skonsultować z kimś. No, jeszcze tak jak ja się obracam wśród osób, które pływają powiedzmy na moim poziomie, to jednak większość osób ma problem z tym, że jakby z objętością dystansu, tak? Czyli męczą się po prostu, mimo że płyną niby w komforcie, to jednak ten oddech staje się cięższy i nagle na zawodach najwyższe tętno to jest ten moment, kiedy wychodzimy z wody, a nie moment, kiedy biegniemy, finiszujemy chociażby nawet. Więc jakby, no tutaj jeszcze delfin jest taki najbardziej wydolnościowo ciężki. Tak. A czy więc tak, więc
przede wszystkim w pływaniu najważniejsza jest technika i ona musi być jakby połączona z odpowiednimi obciążeniami, z odpowiednim planem treningowym i to wtedy przynosi na najlepsze efekty, tak? Cały czas trzeba dopracowywać te elementy techniczne, nawet pływacy na najwyższym poziomie, tak? Cały czas myślą nad swoimi ruchami, nie wiem, na przykład jak ja wchodzę, to nie ma czegoś takiego, że ja sobie płynę kraulem, tylko po prostu przez, nie wiem, cały trening myślę, pod jakim kątem ustawiam tą dłoń, ciągle jakby szukam tego odpowiedniego ułożenia tej ręki, żeby jak najbardziej się przesunąć do przodu. No pływanie jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę z jednej strony dążymy do jak najmniejszych oporów wody, czyli w momencie na przykład, kiedy ręka jest wyciągnięta do przodu, dążymy do jak najbardziej opływowej pozycji. Ta sylwetka musi być tak ułożona, żeby unikać tych oporów, a z drugiej strony, jak już rozpoczynamy pociągnięcie, to dążymy do jak największych oporów, tak? Czyli na przykład, żeby na dłoni, na naszym przedramieniu ta woda tak się ustawiła, pod takim kątem musimy ustawić tą rękę, żeby od tej wody jak najbardziej się odepchnąć i żeby mieć po prostu płaszczyznę do tego odepchnięcia i żeby nas przesunęło jak najbardziej do przodu, tak? Więc tutaj jakby no pływanie jest trudnym sportem, jeśli chodzi o technikę, tym bardziej u osób, które zaczynają dość późno i tutaj jest, ja na przykład widzę z własnego doświadczenia, że osoby, które są dobre koordynacyjnie, to naprawdę mają zdecydowanie łatwiej i na przykład jak ja ich uczę już tej odpowiedniej techniki, no to niektórzy się bardzo, bardzo szybko poprawiają i chodzi o to, że najważniejsze, żeby no, unikać tych oporów wody, tak, żeby tak ustawić tę rękę, te ciało ułożyć na wodzie, żeby nie stawiać sobie oporów, żeby tego wysiłku po prostu nie potęgować, więc tutaj to jest wszystko kwestia techniki. Można płynąć długi dystans i można się nie zmęczyć naprawdę w ogóle, więc tutaj to jest wszystko kwestia techniki i odpowiedniego ułożenia ciała na wodzie. To jeśli chodzi jeszcze o koordynację, to zdecydowanie łatwiej chyba też mają osoby, które się po prostu pewnie czują w wodzie. Tak jak rozmawialiśmy o tej panice na początku, to co ja też miałem, teraz czuję się w wodzie na tyle pewnie, to raczej w głowie bardziej siedzi niż w jakichś umiejętnościach, że jakby na tyle dobrze się czujesz w tej wodzie, wiesz, że tobie nic nie zagraża, że potrafisz się po pierwsze wyluzować. Największy problem u osób początkujących jest taki, że ona stwarza sobie dodatkowe napięcia mięśniowe. Pływak taki profesjonalny to po prostu płynie, jakby napinając i angażując tylko takie grupy mięśniowe, które mu są potrzebne, tak? Chodzi o to, że osoba, która przychodzi, no nie wiem, nieregularnie na basen i boi się wody, to napina całe ciało, tak? I chodzi o to, że jak napina wszystkie mięśnie, to od razu generuje jakby no właśnie większe napięcia i ciało potrzebuje jakby więcej tlenu, tak? Angażuje więcej mięśni. Chodzi o to właśnie, żeby jednak no, dążyć do tego rozluźnienia i napiąć tylko odpowiednie mięśnie, tak? Żeby jednak ten wydatek energetyczny był jak najmniejszy. Tak, to jest przede wszystkim największy problem, jeśli chodzi o pływanie dla osób początkujących. Męczymy się i nawet nie wiemy dlaczego. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że właśnie, że powstają dodatkowe napięcia i szczególnie jeśli chodzi o nogi na przykład, tak? Nogi są bardzo dużymi mięśniami, potrzebują dużo tlenu podczas pracy, no i tutaj jak jeszcze napina ktoś dodatkowo całe nogi, nie wiem, płynie na przykład z prostymi nogami w kolanie, bo to jednak tą nogę trzeba w niewielkim stopniu ugiąć, więc tutaj no, jest bardzo dużo tak naprawdę takich małych kwestii, które się łączą w całość i mogą powodować właśnie takie zaburzenia, jeśli chodzi o pływanie. Dobra, kolejny przerywnik wtedy. Czy podzielasz taką opinię, że z pływaniem jest tak, że bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby zbudować wydolność w wodzie, żeby się nauczyć pływać, a w bardzo krótkim czasie to wszystko, jeśli robimy przerwę od pływania, bardzo szybko to ucieka? Znaczy tak, to podzielam tą opinię, ale tutaj też warto zaznaczyć, że jest duża różnica, jeśli chodzi o pływanie właśnie takie mastersowe czy triatlonowe u osób, które są na poziomie amatorskim, niż jeśli chodzi o profesjonalistów, tak? Bo taki pływak profesjonalny trenuje 11 albo 12 razy w tygodniu, najczęściej niedziela jest wolna, w soboty mamy albo jeden, albo dwa treningi, to wszystko zależy od okresu. No i na przykład jak my wchodziliśmy po takiej niedzieli wolnej, czyli po jednym dniu w poniedziałek rano, to na przykład wszyscy czuliśmy się jak drewna. No była olbrzymia różnica po takim jednym dniu po prostu nie przebywania w tej wodzie. A jeśli chodzi o takie osoby, które trenują na przykład no najczęściej pewnie z 3 razy w tygodniu po godzince, więc tutaj moim zdaniem nie ma aż takiej różnicy. Tak? Znaczy w sensie jest różnica oczywiście, tylko że chodzi o pływaka profesjonalnego, gdzie on by miał na przykład tydzień przerwy w stosunku do takiej osoby, która pływa 3 razy w tygodniu po godzinie, no to jakby pływak profesjonalista to, no nie wiem, to ma strat
straty pewnie, myślę, około miesiąca, żeby musiał nadrabiać taki tydzień w ogóle, żeby wrócić do tej pozycji sprzed tej przerwy. A tutaj myślę, że nie wiem, to pewnie jest jeden czy dwa treningi i taka osoba już wraca do odpowiedniej dyspozycji, tak, bo chodzi o to, że tutaj, no wiadomo, nawet liczy się sama ilość godzin przebywania w ciągu tygodnia w tej wodzie. Tu jak mamy 3 godziny w stosunku do pewnie 20 paru, tak, to jest duża różnica. Ale wiadomo, że to jednak, no pływanie jest o tyle specyficzne, że ta wydolność dość szybko spada. Też tak naprawdę dość szybko można ją z powrotem odbudować, więc to na pewno w stosunku do innych dyscyplin to jest, no, bardzo, bardzo trudne, szczególnie jeśli chodzi o profesjonalistów, tak, bo tak naprawdę jeśli chodzi o różne sporty, nie wiem, bieganie, nie wiem, jakieś sztuki walki czy coś w tym stylu, to osoba, która, nie wiem, nie trenuje 3 dni, no to nie ma po prostu aż takich strat. U nas, no, było to, znaczy po 3 dniach niepływających, to była masakra po prostu, tak, w ogóle, więc tutaj też, no pływanie jest bardzo trudnym sportem, bo trzeba zachować systematykę i regularność, to w ogóle jest podstawa. Dobra, wyjdźmy na chwilę z domu, wyjdźmy na chwilę z wody. Powiedz, jakie ćwiczenia ty proponujesz, żeby wykonywać poza basenem, żeby poprawić technikę pływania, ale wszystko generalnie, co jest związane z pływaniem. Znaczy ja zauważyłem z własnego doświadczenia, że jeśli chodzi o osoby właśnie triatlonowe, tak, właśnie mastersowe czy na poziomie amatorskim, to one przede wszystkim muszą popracować nad gibkością. Jeśli chodzi o pływanie, no to jest bardzo, bardzo istotne, szczególnie gibkość kończyn górnych w ramionach, tak, to jest najważniejsze i moim zdaniem takie osoby, które najczęściej przychodzą do mnie, to może Sebastian, to może ja bym poszedł jeszcze na przykład na siłownię czy coś takiego, żeby poćwiczyć. To w ogóle właśnie trzeba w drugą stronę pomyśleć, żeby ten czas, na przykład jeśli ma taka osoba, żeby wygospodarować na godzinę jeszcze w tygodniu na siłownię, czy tam 2 godziny, tak, jeśli chciałaby chodzić 2 razy w tygodniu, to ja bym proponował, albo niech taka osoba sobie połączy jakąś jednostkę pływania ze stretchingiem, na przykład 30 minut jakiegoś tam ćwiczeń technicznych plus 30 minut stretchingu i to przyniesie o wiele, wiele jakby lepszy efekt niż taka siłownia, tak, czy tam ćwiczenia siłowe, bo chodzi o to, że to jest najczęstszy problem, bo jakby przy pływaniu niektórzy, znaczy większość osób w ogóle, które no, przychodzą do mnie, oczywiście jakby z biegiem czasu to się zmienia, ale one nawet nie są w stanie jakby na lądzie przyjąć prawidłowej pozycji, tak, więc w ogóle nie ma mowy, żeby taka osoba przyjęła prawidłową pozycję w wodzie, no i dlatego też jakby nie jest w stanie później płynąć odpowiednio technicznie, bo nawet nie jest w stanie, no nie wiem, ułożyć się w ten sposób na wodzie, tak, więc na to też warto zwrócić uwagę, tym bardziej, że te zakresy ruchu przy pływaniu są o tyle duże, że tu jeszcze trzeba jakby mieć taką rezerwę, czyli trzeba mieć jeszcze większą ruchomość w tych ramionach, no żeby się nie męczyć, tak? Znowu dochodzimy do tego momentu, żeby nie powodować znowu tych dodatkowych napięć mięśniowych, czyli to wszystko, ta pozycja w wodzie musi być naprawdę komfortowa, więc ja bym tutaj radził bardziej, jeśli mamy coś robić poza basenem, to żeby to było bardziej rozciąganie. Jeśli już dojdziemy do poziomu takiego, bo są oczywiście takie osoby, które są gibkie, to wtedy można na przykład pomyśleć o wzmacnianiu mięśni korpusu, tak, czyli obudować ten korpus na tyle, żeby to nam jeszcze pomagało przy pływaniu i tak naprawdę przy wszystkich innych dyscyplinach. I tutaj też miałeś jakby możliwość testowania tych różnych ćwiczeń, tak, więc tutaj to też, no, wyglądało różnie, tak, tym treningu wzmacniającym. I to też myślę, że uświadomiło was tak naprawdę, jak ważne jest takie czucie swojego ciała, tak, i tutaj wzmacnianie właśnie tych mięśni korpusu i to naprawdę też fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o pływanie. Znaczy w ogóle fajnie było spotkać się z kimś, kto jest dobry w te klocki i zobaczyć, jak ogromna jest różnica. No ja cały czas, jak oglądam któryś z twoich filmów, to zwracam uwagę na to, na wymachy na przykład rąk w tył, tak, żeby rozgrzać trochę klatkę piersiową. Tak. No ludzie, niektórzy klaskali sobie z tyłu, a mi się tam ręce zatrzymywały, bo co się wychyliły w tył i już był koniec. Po kursie właściwie, o kursie w ogóle parę zdań na koniec opowiemy w ogóle, o co chodzi. Po kursie zacząłem trochę więcej do fizjoterapeuty chodzić i zamiast gdzieś tam walczyć z nogami, powiedziałem sobie olać nogi. Nogi jeszcze tam biegają, ruszają, nie jest tak źle i zaczęliśmy właśnie działać z obręczą barkową i po 2 wejściach, gdzie głównie właściwie pracowaliśmy przy klatce piersiowej i łopatce, nagle jak zacząłem właśnie robić te wymachy rąk w tył, to się zacząłem bardzo dziwnie czuć, bo łopatka zaczęła mi, to mówiłem w poprzednim podcaście w sumie, zaczęła mi poruszać się w miejsca, w których dawno nie była i po prostu aż dziwne wrażenie, tak, ale myślę, że faktycznie to jest metoda,
żeby w tej wodzie nie walczyć ze sobą, tak, z jakimiś mięśniami, które ciągną nas w drugą stronę, bo my je rozciągamy, mimo że one powinny być luźne, no bo to cholernie męczy. Już poza tym, że jakby stawiasz opór w wodzie. Tak, nie, to na pewno, ale też na przykład ja bym proponował, bo wiadomo, że cały czas rozmawiamy o takich osobach, które no nie mają tyle czasu, jakby właśnie nie mogą w tyle czasu wygospodarować nawet na oddzielną jakby jednostkę treningową, jeśli chodzi o stretching, czy tam właśnie o ćwiczenia siłowe, to na przykład ja zauważyłem teraz, bo w tym momencie jakby no, jeśli chodzi o takie grupy pływackie, które u mnie trenują 3 razy w tygodniu rana, to na przykład teraz cały czas robimy taką 15-minutową rozgrzewkę połączoną z ćwiczeniami wzmacniającymi. I tak naprawdę tych ćwiczeń wzmacniających to jest około 8-9 minut na jednostkę treningową. I ja już widzę różnicę, bo pracujemy od 20 września, czyli mamy tam no dosłownie 3 miesiące. Tak? Ja już widzę różnicę osoby, które nie wiem, przychodzą 2-3 razy w tygodniu, że no zdecydowanie lepiej wykonują takie ćwiczenia na brzuch, tak? Czy na mięśnie skośne brzucha, na mięśnie grzbietu. Po prostu no zdecydowanie się poprawiła, tak naprawdę to jest tylko 8 minut ćwiczeń wzmacniających przed treningiem. Jakby jeszcze do tego dołożyć nawet z 5-6 minut rozciągania, jeśli chodzi o gibkość ramion po treningu, czyli to nam tak naprawdę no, kilkanaście minut nam się wydłuży trening, a naprawdę przyniesie to super efekty, tak? Więc na to też warto zwrócić uwagę, że to nie trzeba iść czy na siłownię, przebierać się, dojechać, myć po treningu i tak dalej, tylko to wszystko można sobie połączyć. Akurat no właśnie ćwiczenia takie delikatne, wzmacniające przed wejściem do wody, plus jakieś kilkuminutowe dosłownie rozciąganie po treningu i naprawdę to przynosi super efekty, tak? I nie spodziewałem się, że tylko kilka minut pracy przed takim wejściem do wody no tak po prostu poprawi poziom całej grupy, tak? Nawet przy tych właśnie ćwiczeniach, które, bo to są te ćwiczenia, które robiliśmy na kursie i naprawdę no fajnie to wygląda teraz. W ogóle to była jedna z kilku takich złotych rad, które zapamiętałem z kursu. Bo generalnie jeśli chodzi o rower i bieganie, to jest rada, o której każdy wie, ale w przypadku pływania prawie nikt tego nie robi, bo na pływalni jest inaczej, bo skończy się godzina wejścia, to wszyscy idą do szatni, się przebierają, jadą do domu, w domu już się nie chce, a jest ta przerwa jakby między wysiłkiem samym, a wejściem do domu, więc faktycznie to jest fajne. Okej, przejdziemy, bo już będziemy zaraz kończyć, przejdziemy szybko do pytań od słuchaczy. Pierwsze pytanie od Basi. Jak mądrze jeść w ciągu dnia? To pytanie zresztą się powtarzało u kilku osób. Jak jeść w ciągu dnia, żeby nie pochłaniać całej lodówki po powrocie z pływalni? Generalnie był temat wilczy apetyt po wyjściu z wody i faktycznie bo możemy się możemy sobie wmawiać, że znaczy wmawiać, no to jest fakt, ale możemy sobie wmawiać, że organizm, żeby ocieplić się po wejściu do zimnej wody, spala energię, żeby utrzymać temperaturę ciała, ale tych kilokalorii chyba wiele nie ma. Znaczy nie, to jest prawda, bo wchodzimy właśnie, zauważcie, jakby, że wchodzimy do temperatury niższej od temperatury naszego ciała, ale co ciekawe, rozmawiałem kiedyś na ten temat z dietetykiem, że właśnie niestety, ale podczas pływania nie spalamy aż tak dużo tkanki tłuszczowej z tego względu, że organizm się broni, tak? Bo znowu właśnie wracamy do punktu wyjścia, czyli temperatura jest niższa w wodzie niż temperatura naszego ciała i organizm się broni w ten sposób i nie chce jakby oddać tej tkanki tłuszczowej do spalenia, tak? Więc tutaj akurat bardziej czerpiemy energię wtedy na pewno z glikogenu mięśniowego i wątrobowego, więc tutaj akurat no to też wszystko na pewno jest kwestia jakby czasu trwania wysiłku, więc pływacy profesjonalni na pewno spalają tą tkankę, ale osoby, które przychodzą tylko na godzinkę, to tutaj warto właśnie znaczy no, zwrócić na to uwagę i nie spożywać aż tak dużo tych kalorii po treningu, tak? Godzinne pływania to jest około 700 kalorii, no najlepiej tyle później pochłonąć po treningu. Na przykład no ja bym proponował może zrobienie sobie jakiegoś takiego szejka, czyli po prostu wychodzimy, później myjemy się oczywiście podczas, no nie wiem, wyjścia z wody czy już jazdy samochodem, można wypić sobie takiego szejka, jeśli takie osoby chodzą wieczorem, no to wtedy już po prostu w domu nic nie jedzą, tak? Tutaj można sobie zmiksować jakieś płatki owsiane, banana, mlekiem czy z jogurtem, to jak kto woli tak naprawdę. Tym bardziej, żeby później właśnie nie dojadać przed samym snem. Ale no pływanie jest właśnie na tyle specyficzne, że jednak jest ten wilczy apetyt i tutaj by trzeba było na pewno no, do swoich też jakby no, indywidualnych potrzeb dostosować, tak? Bo teraz różne są diety, różna jest moda, tak? Więc tutaj by na pewno trzeba było dostosować to do swoich możliwości tak samo.
Ale to tak jak mówię, najlepiej moim zdaniem wtedy, jeśli taka osoba wchodzi wieczorem na napływalnię, to no, musi być przygotowana i po prostu po wyjściu z wody, nie wiem, już później w szatni, czy tam po prostu już, nie wiem, czy w holu pływalni sobie zjeść i, no i wtedy wieczorem już nie dojadać, tak? No i na pewno nie będzie jakiś tam przypływu kilogramów później. Mhm. U mnie fajnie się sprawdziło do tych szejków dodawać kawałek awokado, bo generalnie jak coś jest bardziej tłustego, to jakoś mnie lepiej trochę napycha, aczkolwiek no z tłuszczami też w takim posiłku potreningowym trzeba uważać, żeby te węglowodany jakoś w miarę szybko się wchłonęły. Mówiłeś o wieczornej wizycie, o tym, że ktoś może chodzić wieczorem na pływanie. W przypadku treningu triatlonowego, gdzie mamy kilka tych dyscyplin, ale załóżmy, że możemy sobie dowolnie żonglować, kiedy co robimy. Proponowałbyś pływanie umieścić rano czy wieczorem? Znaczy oczywiście, że rano bym proponował, tym bardziej, że no to wydaje mi się, że logistycznie chyba najlepiej to zrobić, bo ta jednostka jest najkrótsza w stosunku do roweru i do biegania, tak, więc tutaj można sobie wstać rano przed pracą i pójść na taki basen. No i pewnie teraz zapytasz mnie o jedzenie, tak, co zjeść przed takim basenem z rana. Więc tutaj na przykład ja sobie jadam właśnie też po jakieś płatki owsiane, czy tam banana, owoce, nie wiem, jakąś kanapkę z dżemem, z miodem, nie wiem, piję kawę zawsze i jest dobrze, tak? Więc to, ale to też jest tak, jakby każdy jest inny. Ja na przykład jestem na tyle specyficzny, że ja nawet potrafię zjeść, nie wiem, coś ciężkiego, ciężkostrawnego przed pływaniem, mi to totalnie nie przeszkadza. I też zresztą celowo to robię, żeby też podczas tych moich prób różnych, które ja pływam, jakby muszę cały czas dostarczać kalorii i pożywienia w trakcie płynięcia, więc tutaj akurat cały czas staram się ten żołądek przystosowywać po prostu do tego. Nie mam żadnych problemów z jedzeniem właśnie czegoś ciężkostrawnego, czy jakiejś dużej ilości pożywienia przed pływaniem. Więc tutaj to też na pewno jest indywidualna sprawa i każdy musi jakiś taki złoty środek dla siebie znaleźć i można popróbować, przetestować, tak, właśnie no różne rzeczy, no ale to najczęściej z tego co widzę po swoich zawodnikach właśnie, że to są raczej lekkostrawne jakieś produkty i najczęściej do około godziny przed pływaniem właśnie muszą być zjedzone. Okej, okay, a na Otyliadzie, na tym nocnym maratonie też jadłeś? Tak, cały czas jadłem. Tam akurat miałem ustalone, że co 2 kilometry zawsze miałem stację, czyli tam zatrzymywałem się no co 24 minuty, jakoś 24-25 minut, bo pamiętam też, że akurat na tej Otyliadzie no tak się nakręciłem po prostu na ten rekord, że pierwsze 30 kilometrów to płynąłem po minutę 13 każde 100 metrów, więc tam miałem tempo naprawdę bardzo dobre i dosłownie tam też pamiętam, że tylko płynne pokarmy wtedy spożywałem, czyli jakieś żele, właśnie jakieś takie koktajle. I co ciekawe, na przykład pamiętam, że jakoś w 10 godzinie troszkę zaczynało mnie odcinać, w sensie, że czułem, że potrzebuję czegoś takiego stałego. Więc tutaj akurat dlatego też później na przykład na ten Hel Gdynia Hel, to już wtedy jadłem jakieś tam produkty stałe, właśnie jakieś pierogi, naleśniki i to mi na mnie na przykład fajnie działało, zupę pomidorową z makaronem tak samo, więc jakiś rosół też jadłem wtedy i to czułem, że było bardzo dobrze, także wtedy właśnie nie miałem takiego momentu podczas płynięcia, że takiego odcięcia właśnie i takiej chęci jakby spożycia czegoś stałego, a tutaj rzeczywiście no, podczas Otyliady tego mi zabrakło na przykład w końcówce. W ogóle tekst, pierwsze 30 kilometrów płynąłem po minutę 13, to jest hit sezonu. O, w ogóle jakiś kosmos. Okej, okay. Ania pyta. Ania jest żabkarzem, startowała w triatlonie i ciągle pływa żabką. Jak się próbuje przestawić na kraula, to jest problem z oddechem. Na to pytanie odpowiadałeś właściwie przez cały odcinek prawie, natomiast taką jedną uwagę na pewno będziesz miał, przeczytam ci. Pływam, a raczej staram się pływać ładnie, zachować technikę, nie myśleć o prędkości, a nie, myślę, że tutaj jest o oddechu na trzy. Ale może opowie coś o oddechu. No to jeśli chodzi o oddech, to na przykład ja jestem zwolennikiem pływania na jedną stronę, w sensie z oddechem co dwa. Tutaj oczywiście jeśli chodzi o trening, to można zmieniać tą stronę oddychania, czyli trzeba oddychać na jedną i na drugą, ale
najlepiej w koordynacji właśnie jakby co drugi ruch, tak? Więc tutaj trzeba posiadać umiejętność oddychania na obie strony, ale moim zdaniem podczas jakby zadań głównych i podczas zawodów lepiej skoncentrować się na tej jednej stronie. Najczęściej no każdy ma jakąś tam stronę właśnie swoją, która lepiej pasuje. To najczęściej jest uzależnione od gibkości w szyi, tak? I łatwiej nam się nabiera po prostu powietrze na jedną ze stron. Ja na przykład mi się lepiej oddycha zdecydowanie na prawo i lepiej to czuję wszystko koordynacyjnie. I tak naprawdę dlaczego warto oddychać na jedną stronę? Przede wszystkim dlatego, żeby dostarczyć jak najwięcej tlenu do organizmu. Chodzi o to, że jakby jesteśmy w stanie utrzymać wyższą intensywność pływania przez dłuższy okres czasu, tak? Bo po prostu więcej tlenu dostarczymy do naszego organizmu. I tutaj podczas właśnie takiego, podczas zawodów to cały czas najlepiej oddychać na dwa. No zresztą warto zwrócić uwagę na najlepszych zawodników na świecie. Tak naprawdę powyżej 200 metrów już wszyscy, nie wiem, czy oglądamy w telewizji, na igrzyskach, na mistrzostwach świata, wszyscy oddychają na jedną stronę, bo po prostu każdy chciałby dostarczyć jak najwięcej tlenu, no i wtedy jest w stanie utrzymać tą wyższą prędkość pływania podczas takiego wyścigu. Tak samo warto zwrócić na koordynację pracy rąk i nóg. Warto zwrócić uwagę, no na przykład przy dystansach 50-100 metrów, to jest też troszkę inne pływanie crawlem, bo to jest taka technika bardziej kajakowa. No a tutaj, jeśli chodzi o pływanie no już na 200 metrów, to ta technika jest troszkę bardziej, te ręce dochodzą do siebie, troszkę bardziej dokładamy te ręce, ale też można uzyskać naprawdę no, bardzo wysoką prędkość pływania. Dobra, kolejne pytanie o Danii. Przełożenie kraula basenowego na otwarte akweny. Może powiedz tylko pewne minimalne różnice w samej technice, jeśli chodzi o pływanie basen versus open water. Przede wszystkim jest tak naprawdę jedna różnica, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie, jest to ustawienie głowy. Ta głowa jest minimalnie bardziej jakby oczy skierowane do przodu. Chodzi o to, że to jest przede wszystkim pod kątem nawigacji, bo zdecydowanie łatwiej jest teraz ogólnie ciężko mi jest to wytłumaczyć, jak nie mogę tego pokazać, tak? Bo to myślę, że większość osób tego nie zrozumie niestety, ale tak naprawdę przede wszystkim różnica jest w ustawieniu głowy i chodzi tutaj o nawigację i chodzi o drafting, tak, o pływanie za kimś i chodzi też o właśnie te wszystkie elementy, czyli nawracanie na bojkach nawrotowych, zdecydowanie łatwiej jest je wykonać, jak ta głowa jest ustawiona troszkę pod innym kątem w stosunku do pływania na basenie. Tak naprawdę no, nie ma innej różnicy, pływa się dokładnie tak samo, to są te same ruchy, ta sama koordynacja, więc tutaj właśnie tylko różnica jest w głowie. No generalnie na basenie, na pływalni patrzymy na linię na ziemi, tak, na dnie, no bo płyniemy wzdłuż linii, a w pływaniu w wodach otwartych. Właśnie ta różnica w podniesieniu głowy była na tyle minimalna, że mnie to zaskoczyło trochę. Tak, że to jest na tyle minimalna, ale tak naprawdę te właśnie dosłownie z 2 centymetry stanowią taką różnicę, że później na otwartym akwenie jesteśmy w stanie nawigować i się nie męczyć, bo chodzi o to, że jesteśmy w stanie utrzymać tą koordynację właśnie basenową, synchronizacja oddechem i do tego właśnie możemy unosić tą głowę też no wszystko jakby w odpowiednim momencie, jeśli chodzi o no pracę rąk i nóg tak naprawdę. No tutaj jeśli chodzi o tą technikę, to właśnie te 2 centymetry robią olbrzymią różnicę, że nie gubimy całej tej koordynacji, wszystko jest zrobione w odpowiednim momencie. Okej, tylko jak podniesiesz głowę, to chyba, nie wiem czy wszyscy, ale bardzo dużo osób się na to skarży, opadają nogi, znaczy generalnie ludziom opadają nogi. Czy dobrą taktyką jest, żeby wbijać głowę w wodę, żeby tyłek i nogi poszedł do góry, czy niekoniecznie? Znaczy, bo przede wszystkim jeśli biodra opadają do dołu, nogi opadają do dołu, no to jest na pewno kwestia już właśnie tej nawigacji, czyli najprawdopodobniej za wysoko unosicie głowę do góry. Ważne jest to, że podczas nawigowania to najlepiej wystawić same oczy ponad linię powierzchni wody i następnie od razu wziąć oddech na bok, tak, żeby nie tracić też tego cennego oddechu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, żeby cały czas zachować tą technikę i koordynację oddychania na jedną stronę, czyli wynurzamy jakby oczy w momencie, kiedy jakby ręka przeciwna do strony oddychania, czyli na przykład jak oddychamy na prawą stronę, wtedy lewa ręka robi napłynięcie do przodu, w tym czasie właśnie wystawiamy same oczy ponad linię powierzchni wody, następnie bierzemy wdech na prawą stronę, tak? I tutaj totalnie nie powinno to nam stanowić żadnych problemów, jesteśmy w stanie utrzymać poziomą pozycję na wodzie, jakby nie stawiamy sobie dużych oporów na klatce piersiowej, tak? I jeszcze ważne jest to, żeby tą lewą ręką
nie podpierać się, czyli żeby nie naciskać nią do dołu, bo wtedy znowu tracimy chwyt wody w lewej ręce, tylko trzeba tak ustawić tą dłoń i przedramię, żeby jakby nie tracić tego odepchnięcia, tylko żeby to też nas przesunęło do przodu. Jeszcze jak jesteśmy przy tej nawigacji, to ja na przykład zalecam wszystkim swoim zawodnikom, żeby patrzyli przed siebie co czwarty ruch. Czyli to jest tak naprawdę nie tak jak piszą w książkach wszystkich, że co 25 metrów czy więcej i oni to tłumaczą tym, że tak jakby właśnie uniesienie głowy, że głowa waży tam kilka kilogramów i oni liczą, że podczas takiego wyścigu to jest no ileś tam po prostu kilogramów się robi, set, tak, kilogramów, że uniesiemy tą głowę i to jest bardzo duży wysiłek. Tak naprawdę właśnie jak wystawiamy same oczy ponad linię powierzchni wody, bierzemy ten wdech na bok, to po prostu płyniemy perfekcyjnie, nawigacyjnie, płyniemy idealnie w linii prostej. Każdy minimalnie tam nadrabia troszkę tego dystansu, ale to są naprawdę znikome ilości w stosunku do osób takich, które nadrabiają 200 czy 300 metrów, tak? Bo tak jak ja wam tłumaczyłem na kursie, nie wiem, chodzimy do jakiejś tam grupy treningowej, załóżmy pływamy cały czas przed jakimś tam swoim kolegą, później okazuje się, że taka osoba cały sezon pływa szybciej przed nami na zawodach, tak? A my jesteśmy lepiej przygotowani fizycznie, na basenie uzyskujemy lepsze rezultaty, ale na przykład jak później nadrabiamy nawet 100 metrów, to już są w granicy, to jest około 2 minut, tak? Więc tutaj 2 minuty to jest olbrzymia strata podczas takiego dystansu, na przykład kilometr czy tam, no nie wiem, 1,5 kilometra na dystansie olimpijskim, to jest bardzo, bardzo dużo, tym bardziej, że to po prostu chodzi o nawigację. Tak jak mówię, jak trafimy wszystko w odpowiednim momencie wykonamy, no to nie tracimy na prędkości pływania totalnie, nie męczymy się bardziej, tylko po prostu to nam pomaga w tym, że płyniemy idealny dystans, a nie załóżmy 1700 metrów z 1500. Jasne. Kolejne pytanie, jedno z ostatnich. Fala niewiadomego pochodzenia, a oddychanie, a nawigacja, może bardziej a oddychanie. Masz jakieś sposoby na, nie wiem, jak radzisz sobie z falą, ale z taką falą, która po prostu zalewa ci buzię, a nie z falą, przez którą się czujesz, mówiąc tak lekko. Znaczy, więc jeśli chodzi o falę, to tak, no możemy na dwa sposoby tak naprawdę taką falę ominąć, bo rozumiem, że mówimy teraz o fali, która tak jakby, jak oddychamy na przykład na prawą stronę, to ona napływa na nas z prawej strony. Więc tutaj w takim wypadku warto właśnie posiadać umiejętność oddychania na drugą stronę, czyli tak naprawdę wiadomo, że te trasy jakby pływackie, jeśli chodzi o zawody w samym pływaniu albo w triatlonie, to najczęściej one są, no nie wiem, trójkąt, kwadrat, prostokąt, tak, to nie jest tak, że ciągle mamy jakby falę ze złego kierunku, tak? Więc tutaj właśnie na przykład na takiej prostej, gdzie fala nam cały czas nas uderza w twarz, to najlepiej wtedy właśnie zmienić stronę oddychania, czyli to, co mówiliśmy na początku, że koordynacyjnie musimy się czuć nieźle jakby oddychając na dwie strony, w sensie, czyli cały czas oddychamy sobie wtedy na lewo i dostarczamy znowu jak najwięcej tlenu do naszego organizmu, ale tak naprawdę ja robię tak, że ja nie zmieniam strony oddychania, tylko po prostu wczuwam się w ten rytm taki, żeby po prostu uciec z głowy, szybciej głowę schować przed nią, jak uderzy w moją twarz. Najczęściej to wszystko zależy tak naprawdę od wielkości tej fali, bo tutaj by trzeba było też pod tą falę troszkę się schować, żeby ona nie zaburzała naszego rytmu płynięcia. To znaczy, żeby nas nie hamowała, tak? Zawsze nas zahamuje, ale w mniejszym stopniu będzie to w momencie, kiedy jakby tak trochę zanurkujemy pod tą falę i ona nas po prostu ominie, tak? Więc po prostu tutaj jakby aż tak nas nie spowolni i na tym też można bardzo dużo zyskać. Ja też zauważyłem, że na przykład ja mam tak, że im warunki trudniejsze, im różne w stosunku, jakby są cięższe w stosunku do tych basenowych, to na przykład ja zawsze osiągałem najlepsze rezultaty i najlepsze wyniki jakby na tych zawodach najwyższej rangi, tak, bo po prostu ja potrafiłem się bardzo dobrze odnaleźć w takich warunkach i no nie wiem, jakoś to czułem po prostu, trafiałem w odpowiedni moment i wiedziałem, co zrobić, w jakiej sytuacji, jak się zachować i to na przykład dużo mi dało, jeśli chodzi o pływanie na otwartym akwenie na zawodach. Jasne. Paweł pyta, czy stosujesz trening siłowy w przygotowaniach? Jeżeli tak, to jak często i jakie ćwiczenia zaleciłbyś długodystansowcom? No to tutaj ja na przykład ćwiczę regularnie 3-4 razy w tygodniu. To są przede wszystkim ćwiczenia na korpus, ćwiczenia na TRX-ie, pływanie, ćwiczenia na takich gumach pływackich, więc typowo już specjalistyczne ćwiczenia, można powiedzieć, pod moją dyscyplinę. No jeszcze takie ćwiczenia głównie z własnym ciężarem ciała, tak? Raczej unikam siłowni. We wrześniu sobie chodziłem przez miesiąc na siłowni, ale to też bardziej taki robiłem układ sobie obwodowy, tak? Czyli tam różnie 12 ćwiczeń, około 15 powtórzeń, 12
12-15 powtórzeń w zależności od ćwiczenia i to też na przykład cały czas na jakimś tam podwyższonym tętnie, tak żeby to serce pracowało i też ogólnie na wzmocnienie całego ciała tak naprawdę. Na jakichś takich typowo jakby kulturystycznych ćwiczeń to nie robię, tylko no przede wszystkim korpus i ćwiczenia z własnym ciężarem ciała i to naprawdę super efekty przynosi. Tutaj jeśli chodzi, tak przypomniało mi się pytanie o tonące nogi czy tyłek, to tak. Właśnie siła korpusu i tego myślałem, że to jakoś będzie można nadrobić w samej wodzie, ale w samej wodzie jak próbuję to nadrobić, to spinam całe plecy i jest efekt gorszy niż przed spięciem, także jednak trzeba poza wodą nad tym mocno popracować. Znaczy, na pewno siła korpusu to jest jedno, a druga sprawa to jest tak, pływanie na przykład na wstrzymanym powietrzu, bo większość osób, których wstrzyma powietrze, to jest w stanie się położyć na wodzie i leżeć nawet, więc tutaj też warto jakby popracować nad tą koordynacją oddechową, jeśli chodzi o pracę rąk, w sensie odpowiedni moment wypuszczenia tego powietrza, to jest to. Kolejna sprawa to jest tak jakby odpowiednie ułożenie stopy pod odpowiednim kątem, żeby jakby pychało to nas do przodu, tak? I jakby załóżmy, jeśli najczęstszy błąd jest taki, że osoba podczas kopnięcia zadziera tą stopę, czyli przecina paznokciami i palcami u stóp, przecina tą wodę i tak jakby nie ma płaszczyzny do odepchnięcia się. Chodzi o to, żeby warto właśnie pracować też nad gibkością tego stawu skokowego, żeby ustawić stopę pod takim kątem, żeby cały czas to było jednak to odepchnięcie, żeby to nas pchało do przodu. Tak samo jakby, jak jesteśmy w stanie pracować w taki sposób rękami i nogami, tak jak cały czas już powtarzam się, że jakby pod odpowiednim ułożeniem, pod odpowiednim kątem ustawiamy tą rękę i nogę, to jesteśmy w stanie wygenerować wyższą prędkość pływania. Jeśli generujemy wyższą prędkość, to automatycznie nasze ciało leży wyżej na wodzie. Tak? Więc tutaj akurat jeśli chodzi o to, to parę spraw, na które też warto zwrócić uwagę. Tutaj, żeby rozciągnąć trochę mięśnie odpowiedzialne za jakby obciągnięcie, wyprostowanie tej nogi w stawie skokowym, polecałeś pływanie w płetwach. Natomiast kolejne pytanie dotyczy kolejnego akcesorium. Paweł pyta, coraz więcej mówi się o bezzasadności stosowania łapek w treningu pływackim. Jakie jest twoje zdanie? Znaczy też ja jeszcze akurat może powiem, przepraszam, wrócę do tamtego poprzedniego pytania. W sensie też warto to rozciągać na lądzie, tylko to akurat nawet można sobie, nie wiem, siedzieć przy biurku i tak ustawiać tą stopę właśnie, żeby tam wyginać ją w tym odpowiednim kierunku, żeby ten staw skokowy rozciągać. Można to sobie zrobić. Siedzieć na pięcie? Można też siedzieć właśnie, można też stać sobie i stopniowo tą nogę na przykład na jakiejś miękkiej, nie wiem, desce czy czymś wyginać i to też fajnie działa. Dodatkowo też płetwy są niezłym rozwiązaniem, bo też wyginają tą stopę, ale na przykład ja też nie jestem zwolennikiem, żeby jednak w tych płetwach zbyt dużo pływać, bo to też później znowu zmienia się ta cała koordynacja i no płetwy są bardzo dużym ułatwieniem i warto też to w jakimś niewielkim stopniu wprowadzać do treningu. Tak, nie można robić całej jednostki treningowej realizować w płetwach tylko i wyłącznie. A jeśli chodzi o łapki, moim zdaniem łapki są super rozwiązaniem, tylko chodzi o to, żeby utrzymać prawidłową technikę, tak? Więc tutaj akurat, to znowuż wracamy do tego samego punktu, czyli, bym musiał pewnie być trener na pierwszym treningu, albo można siebie samemu nagrać i to później przeanalizować, czy nie ma na przykład cofnięcia łokcia do tyłu, bo to jest najczęstszym błędem podczas pływania w łapkach, że jakby osoba, szczególnie amatorzy dobierają zbyt duże te łapki i nie są w stanie w ogóle utrzymać prawidłowej techniki, to jak naprawdę unikają tego oporu wody i cofają łokieć do tyłu podczas pociągnięcia. Tak naprawdę rozpoczynamy ruch bardziej od nadgarstka i od przedramienia. Tak? I pod takim kątem później znowu schodzimy do dołu, żeby od tej wody się odpychać. No i taka osoba, która nie jest w stanie przepchnąć tej wody, no to powinna przede wszystkim zmniejszyć łapki. Tak? I tutaj najbardziej skoncentrować się na technice. Wtedy łapki przyniosą fajny efekt i właśnie jeśli chodzi o jakiś tam okres kształtowania tej wytrzymałości czy siły, to naprawdę super to działa. Połączenie właśnie zmiennego, delfina i łapek, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie to później wygląda. W ogóle na kursie też w bardzo ciekawy sposób te jakby łapki zostały wykorzystane. I przechodząc w ogóle od tego kursu, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że będą tylko dwie edycje w tym roku i ogólnie w tym jakby w zimę, tak?
Tak, teraz właśnie mamy kolejną edycję między 2 a 4 grudnia i to będzie no, już ostatnia edycja w tym roku i no, najprawdopodobniej następna będzie w listopadzie 2017 roku, bo też wydaje mi się, że to jest o tyle dobry okres na jakieś takie duże zmiany w technice pływania, tak? Bo ten kurs jednak no, troszkę zmienia tą technikę i później jest jakby czas do sezonu, żeby tą technikę cały czas dopracowywać. To jest najlepszy po prostu czas na organizowanie no, takiego wydarzenia, takiego kursu i właśnie za rok no, w tym okresie będziemy na pewno robili jeszcze kolejne edycje. Jasne, nagrywamy pod koniec listopada 2016, tak w różnych momentach roku osoby mogą słuchać, czy w różnych momentach życia tego podcastu. Okej, okay, dobra, Sebastian, super, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie rady, mega fajnie mi się tego słuchało. Kurs generalnie, no ja byłem uczestnikiem, to była pierwsza edycja, prawda? Znaczy to była pierwsza edycja wyjazdowa, bo wcześniej jeszcze też miałem 2 edycje w Warszawie, no ale teraz chciałem też sobie zorganizować coś poza Warszawą i jakby też może otworzyć się na inne rejony Polski, tak? Nie tylko na Mazowsze, więc tutaj akurat taki był cel tego. Fajnie, bo ludzie przyjeżdżali naprawdę z różnych stron, tak? Czy z Trójmiasta właśnie, czy z Wrocławia, no część osób z Warszawy, więc tutaj akurat fajnie to zadziałało i na pewno będziemy cały czas szli w tym kierunku i będziemy dopracowywali pewne elementy, jeśli chodzi o zakwaterowanie na przykład, tak, więc tutaj znaczy nie, no będziemy szukali takiego obiektu, który naprawdę będzie na bardzo wysokim standardzie, żebyście przede wszystkim wy mieli też komfort jakby przebywania tam i pracy, tak, i trenowania. No ja miałem generalnie jakieś tam oczekiwania, no każdy miał pewnie jakieś oczekiwania odnośnie tego kursu. Moje wydawało mi się, że są w miarę wygórowane, aczkolwiek no zostały w 100% zrealizowane. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że byłem uczestnikiem. Zresztą tak jak mówiłem, że warto by było nawet po roku, jak już się dobrze człowiek wdroży, popływa, nabierze doświadczenia w pływaniu takim, jakiego nas uczyłeś, to jednak myślę, że się za rok może się spotkamy znowu, żeby jednak jakby wejść na kolejny poziom, tak? Tak, pomyślę o grupie, o następnym poziomie właśnie zaawansowania. Słuchaj, wielkie dzięki jeszcze raz i co? I korzystaj z tego słońca jeszcze ostatni dzień. Lecę na rower, na trening właśnie. Na razie, cześć, cześć. I to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Jak zwykle rozmowa się przedłużyła. Jak zapraszam gości do podcastu, to zawsze mówię, że podcast powinien zająć, znaczy rozmowa powinna zająć między 30 a 60 minut i tak chciałbym planować, ponieważ jak do tego dojdzie intro i outro, no to z 40-50 minutowej rozmowy robi się powiedzmy do godziny i chciałem, aby ten podcast był właśnie takim nagraniem do godziny czasu. No a jako, że jestem amatorem również w nagrywaniu podcastów, to no to właśnie wychodzimy powyżej godziny, aczkolwiek generalnie tutaj z Sebastianem bardzo, bardzo mocno się hamowałem i wiele pytań mi przychodziło do głowy, których niestety nie zadałem, bo widziałem, ile czasu już nagrania minęło. Nie wiem, może kiedyś jeszcze nagramy razem podcast, może za rok, jeśli na przykład będę wizytował kolejny raz na jego kursie. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Aha, o właśnie, a propos kursu. Najbliższa edycja no, odbędzie się na początku grudnia. Mam nadzieję, że zdążę wypuścić podcast przed tą edycją, aczkolwiek to już i tak chyba będzie za pusto. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy nawet zostały jakieś, na dzień dzisiejszy, czyli na 29 listopada, nie wiem, czy została w ogóle jakaś wejściówka, czy jakieś miejsce zostało. W każdym bądź razie śledźcie Sebastiana na Facebooku. Moja ocena tego kursu jest bardzo, bardzo dobra. Ja jechałem z takim nastawieniem, że okej, to będzie kurs dla większej ilości osób, nie będę tam sam, ale moje nastawienie było takie, że cały czas ktoś będzie na mnie zerkał i jakby co chwila ktoś mi będzie mówił, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze. I takie było trochę moje marzenie, to może za duże słowo, ale takie było moje wysokie oczekiwanie, że mimo, że nas tam będzie, nie wiem, 15, to że będzie to właśnie w ten sposób wyglądało, co trochę było trudne do realizacji patrzeć na 15 osób, ale udało się. Sebastian przyjechał z dwoma osobami jeszcze, z dwoma instruktorami i
I dokładnie tak to wyglądało. Płynęliśmy, wykonywaliśmy ćwiczenia, które pokazywał Seba i co długość, czy co dwie długości ktoś do nas podchodził i mówił, co robimy dobrze, co źle. Później po kolejnej długości otrzymywaliśmy non-stop feedback, czy poprawiliśmy coś, czy nie. Były nagrania filmów. Generalnie to były bardzo... Grafik przez te trzy dni był bardzo napięty, dlatego też nie udało się znaleźć chwili, żeby go nagrać tak face to face, więc umówiliśmy się wreszcie na Skype'ie. A grafik był napięty dlatego, ponieważ w sobotę było tak, że było... O rany, już nie pamiętam. A, było śniadanie, jedna grupa miała trening pływacki, druga grupa miała trening pływacki, bo z uwagi na większą ilość osób byliśmy podzieleni na dwie grupy, żeby jakby ten feedback był właśnie jak najczęstszy dla nas. Potem był trening core, potem był obiad, potem był kolejny trening na pływalni, potem kolacja, potem wideoanaliza, materiał wideo, który nagraliśmy, który był nagrany w ciągu dnia. I generalnie zaczynaliśmy dzień, nie wiem, o 7 rano, kończyliśmy o 21, o 22 i cały czas coś się działo, tak? No jeszcze jak my jako ci pływacy mieliśmy o tyle dobrze, że jeśli jedna grupa pływała, a druga odpoczywała, no to zawsze mieliśmy tą chwilę oddechu, żeby odpocząć. Co śmieszne, ja jak i mój kolega z pokoju, gdy była przerwa, to szliśmy do pokoju i po prostu leżeliśmy albo spaliśmy, więc było to dosyć wyczerpujące. No a ekipa instruktorów jakby nie miała ani czasu, ani chwili czasu takiego przestoju, bo jak najpierw pierwszą grupę mieli, a później drugą na pływalni. Każdy trening był dwugodzinny, więc jakby trochę to trwało i prawdę mówiąc te dwie godziny jakoś mijały. Dwie godziny w wodzie wydawało mi się tak dużo, a sporą ilość ćwiczeń przerabialiśmy, rozgrzewka, na koniec jakieś rozciąganie i generalnie jakoś te dwie godziny mijały tak, że człowiek na spokojnie to wszystko robi. No, było oczywiście przerwy w tym pływaniu, więc nie pływaliśmy tam cały czas, nikt się nie ujechał jakoś po pachy, ale dwie godziny myślałem, że tak będzie strasznie, a jednak każdy sobie to ogarnął. No, to tyle chyba w dniu dzisiejszym. Oczywiście niezmiennie zapraszam na mojego bloga na ironfactory.pl. Ostatnio zacząłem trochę więcej pisać. Nareszcie udaje mi się stworzyć jeden wpis tygodniowo. W tym tygodniu chyba nawet będą dwa. Chciałbym utrzymać to tempo, aczkolwiek w związku z różnymi moimi innymi zajęciami jest trudno. A dodatkowo, jak już wejdziesz na tego bloga, to możesz sobie wejść we wpis z tym podcastem i zobaczyć linki czy notatki do tego odcinka podcastu. Natomiast droga na skróty do tych odcinków jest, tak jak zawsze, ironfactory.pl/023, tak jak 23 odcinek podcastu. Ja się już wyłączam. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Sebastiana, jak i całą ekipę, którą poznałem na kursie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!